aktowym. Najczęściej przemoc nam się kojarzy z tym stosowaniem przemocą fizyczną, prawda? To z biciem, kopaniem, popychaniem drugiego człowieka, ale powinniśmy pamiętać również o tym, że mamy do czynienia często z tą przemocą psychiczną, która współgra z przemocą fizyczną, czyli to również jest wyzywanie, poniżanie, upokarzanie drugiego człowieka. Mamy też przemoc ekonomiczną, czyli zabieranie też pewnych zarobionych pieniędzy. Mamy przemoc seksualną, też powinniśmy o tym pamiętać, a więc wymuszanie różnego rodzaju form współżycia seksualnego, które są często nieaprobowane przez osobę, która tej formy przemocy doznaje. I też trzeba pamiętać o tym, że zaniedbanie w pewnym sensie także jest formą przemocy. A więc widzimy, że przemoc jest bardzo szerokim zjawiskiem, dotyczy wielu grup społecznych, nie tylko powinniśmy ją kojarzyć też z tymi środowiskami patologicznymi. To oczywiście drugi niebieskie karty, więc na tym bazujemy. Oprócz tego z każdego posiedzenia zespołu lub grupy musi powstać protokół. Każde posiedzenie zespołu lub grupy musi być zwieńczone takim protokołem. Tutaj mam przykładowy protokół. Nie wiem, czy Państwo posiadają już swój protokół, swój wzór protokołu. Z każdego posiedzenia musi ten być. Nie tworzymy już dodatkowych dokumentów typu indywidualny plan pomocy na odrębnym druku, monitoring, ponieważ to wszystko jest w formularzu niebieska karta, część C. Czym jeszcze możemy się posłużyć? Wnioskiem o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego lub też grupy roboczej. Kto takim wnioskiem może się posłużyć? Bo jeżeli część A niebieskiej karty trafia do przewodniczącego, to jest automatycznie wniosek o zwołanie zespołu interdyscyplinarnego czy też grupy roboczej. Jesteśmy członkami zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Rady Miasta ponad rok temu. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku ze zmianami w 2010 nakłada na gminy obowiązek powoływania takiego zespołu, który ma na celu prowadzenie działań profilaktycznych i zapobiegających przemocy. W naszym konkretnym przypadku chodzi o gminę miejską Wałcz. I burmistrz miasta uchwałą rady powołał członków zespołu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji pomocowych, przedstawiciele oświaty, policji, służby zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi i organizacje pozarządowe. Tak? I taki zespół interdyscyplinarny spotyka się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zastanawia się, w jaki sposób można tą profilaktykę prowadzić na terenie naszej gminy, żeby działać skutecznie, żeby przemoc była coraz mniejsza. W skład zespołu wchodzą najbardziej kompetentne osoby, moim zdaniem, pasjonaci tego, co robią. Analizujemy także indywidualne przypadki, powołujemy grupy robocze, które opracowują plan działań konkretny do danej rodziny. Plan działań to mamy tutaj na myśli konkretne formy pomocy dla danej rodziny. Tak? Jeżeli jest w rodzinie dziecko, to opracowujemy plan pomocy dla tego dziecka. Jeżeli jest to kobieta, a najczęściej kobieta jest ofiarą przemocy, to motywujemy ją do korzystania z różnych form pomocy na terenie miasta. Przedstawicielem środowiska oświatowego, zawodowo pedagog. I oprócz udziału w zespole jestem również członkiem grup roboczych, w zależności od potrzeb tej grupy, jeżeli jest osobą zainteresowaną, ofiara przemocy ma dzieci, to wtedy jestem przedstawicielem tych dzieci, którymi zawodowo się zajmuję. Ja jako psycholog biorę udział też w posiedzeniach zespołu, ale także jako członek grup roboczych zajmuję się taką szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, zarówno i przede wszystkim dla dzieci, jeżeli w takich rodzinach przemocowych są dzieci, ale także ofiarami, dorosłymi ofiarami przemocy, no i o ile to możliwe, również sprawcami, pod warunkiem, że z takiej pomocy chcą skorzystać. Pomocy psychologicznej potrzebują zarówno i sprawcy, no ale przede wszystkim ofiary, czasami nie tylko te ofiary takie bezpośrednie przemocy, ale też takie pośrednie, które
obserwują różnego rodzaju przemoc, czy to fizyczną, czy psychiczną, w stosunku na przykład do mamy, tak? Zawsze jest tak, że głównie cierpią dzieci, dlatego że w wielu sytuacji nie rozumieją tego, co się dzieje. I ja jako psycholog staram się wszelkimi możliwymi sposobami, wszelkimi możliwymi drogami tą ich sytuację. A ja oprócz tego, że jestem przewodniczącą zespołu, to pełnię w zespole funkcję członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako że sprawcami przemocy bardzo często bywają osoby będące pod bardzo dużym wpływem alkoholu i czuwam nad tym, żeby takie osoby były kierowane na leczenie, tak? Nawet czasami przymusowe, jeżeli jest taka konieczność. Ja jestem przedstawicielem pomocy społecznej, a szczegółowo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi osobiście się pracuje w naszym miejskim zespole do spraw przeciwdziałania przemocy. Powiem może dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że wszystkim nam, tak jak powiedziała przewodnicząca, mamy wspólną pasję, wspólny cel, ale myślę, że też przede wszystkim dzięki temu, że znamy się na co dzień, nie ma między nami jakichś tam takich barier, że pan czy pani robimy coś dla dziecka, dla rodziny, dla ofiar przemocy przede wszystkim. I pomimo tego, że mamy skromne środki finansowe, a chcielibyśmy robić więcej i robić częściej, to myślę, że jednak sprawdzamy się w tym, co robimy. Ja jestem nowym członkiem zespołu, będę działać również w grupach roboczych w zakresie działania tutaj pomocy na rzecz ofiar doznających przemocy. Jestem kuratorem rodzinnym i dla nieletnich, więc moja działalność tutaj będzie ukierunkowana przede wszystkim na pomoc w zakresie wykonywania tej władzy przez osoby dorosłe względem ich małoletnich dzieci i w tym kierunku przede wszystkim będę kierowała swoje działania, udzielając oczywiście informacji i wsparcia. No, oprócz tego, mówiąc już o procedurze niebieskiej karty, to przede wszystkim te wszelkie kwestie związane reguluje nam rozporządzenie Rady Ministrów. Niebieska karta jest taką procedurą interwencyjną, myślę, że bardzo, bardzo ważną, ponieważ można ją stosować w tym naszym środowisku lokalnym. Ta procedura została znowelizowana poprzez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I myślę, że istotne tutaj jest to, że tą procedurą mogą posługiwać się nie tylko policjanci i pracownicy socjalni, tak jak było to wcześniej, ale taką kompetencję otrzymali również przedstawiciele oświaty, a więc nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy mogą tą procedurą reagować, wszczynać ją wtedy, kiedy mają uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka. Taką kompetencję otrzymali również przedstawiciele ochrony zdrowia, a więc lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne również mogą reagować w sytuacji przemocy. I oczywiście członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czyli jest to zbiór pewnych, przede wszystkim ta część A pozwala nam na identyfikację przemocy w rodzinie, pozwala nam zebrać pewne takie podstawowe informacje, które dotyczą przemocy, ale ta procedura nie polega tylko na zebraniu tych podstawowych informacji, które dotyczą przemocy. Jest, można powiedzieć, pewną machiną, bo dalej mamy powoływany sztab specjalistów, a więc zespół interdyscyplinarny, grupę roboczą, więc osoby, które wspólnie będą działać na rzecz danej rodziny, więc nie pojedynczej jednostki, a wspólnie na rzecz danej rodziny, która uwikłana w tą przemoc jest, pracuje. Przede wszystkim chodzi tutaj o ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie. A więc te kwestionariusze mają nam przede wszystkim, zawierają pytania, które pozwalają nam na taką identyfikację problemu i nakreślają te podstawowe kierunki udzielania dalszej pomocy. Mamy zabezpieczenie, mamy również zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Także o tym, co również musimy pamiętać, czynając procedurę, ponieważ wypełniając część A, nie tylko chodzi o zebranie tych podstawowych informacji, ponieważ, proszę Państwa, ten pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy jest kluczowy do podejmowania dalszych działań. Jeżeli w trakcie pierwszego kontaktu, pierwszego spotkania ofiarą przemocy ta osoba się wobec nas zrazi, to tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, że pojawi się później na spotkaniu z grupą roboczą. No badania mówią wyraźnie, pierwszy kontakt jest tym kontaktem najważniejszym. No statystyki mówią o tym, że duża część naszego społeczeństwa doznaje tej przemocy w różnych formach, prawda?
można powiedzieć, że jest to na podobnym poziomie, utrzymuje się to przez pewien okres czasu. Są oczywiście środowiska, które są bardziej narażone na przemoc, niektóre środowiska narażone są mniej, ale również z takich względów, jak różne mity, które pojawiają się w naszym społeczeństwie, które dotyczą przemocy, więc że przemoc dotyczy tylko rodziny, że nie powinniśmy w tą rodzinę interweniować, że nie wtrącamy się w sytuację, która panuje gdzieś tam w domu, to się troszeczkę zmienia, ale jeszcze bardzo wiele trzeba w tym zakresie w naszym kraju zrobić.